Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałabym Państwu pokazać niesamowicie ciekawy wzór ściągaczowy na drutach. Jest naprawdę niesamowicie puszysty, przy tym niesamowicie elastyczny. Na pierwszy rzut oka jesteśmy pewni, że to jest wzór ściągaczowy, który składa się z jednego oczka lewego i z jednego oczka prawego. Tak, oczywiście, ale z tą różnicą, że jest robiony w zupełnie inny sposób, a efekt jest naprawdę, proszę mi wierzyć, jest niesamowity. Jest niesamowicie puszysty, podwaja swoją objętość, elastyczny. I to jest tak, to jest prawa strona naszej robótki, proszę spojrzeć. A tak wygląda lewa strona robótki, tak jak zwykły ściągacz 1 na 1. Ale chodzi nam głównie właśnie o tą prawą stronę tego wzoru. Wzór ten jest idealny, aby zrobić przepiękne kominy, przepiękne cieplutkie czapy, kardygany, kamizele, sukieneczki, no cokolwiek, przepiękne, ciepłe kocyki. Co ciekawe właśnie w tym wzorze jest to, że pomimo tego, że to wygląda jak ściągacz 1 na 1, ale narzucając oczka na druty jest liczbą podzielną przez 3, czyli mamy jedno oczko lewe i 2 oczka prawe. Jedno lewe, 2 prawe, jedno lewe, 2 prawe. W jaki sposób będziemy to robili, aby wyszedł nam ten wzorek naprawdę niesamowicie puszysty? Ja zrobiłam jeszcze taką jedną małą próbkę na cieńszej włóczce. Proszę spojrzeć, jak śliczny jest ten wzorek ściągaczowy. To jest prawa strona, a to jest lewa strona naszej robótki. Jest niesamowicie ciekawy. Ja właśnie tym wzorkiem zaczęłam sobie robić taką z resztek taką opaskę na włosy. Naprawdę proszę mi wierzyć, na głowę, przepraszam. Proszę mi wierzyć, jest niesamowity ten wzór. Więc tak jak mówiłam, wzór ten składa się z liczby podzielnej przez 3. Jedno lewe i 2 prawe. Z tym, że aby ten wzór wyszedł nam ładny i symetryczny, przedostatnie oczko, prócz tej liczby podzielnej przez 3, dodajemy jeszcze jedno oczko lewe. To jest oczko dla symetrii i oczywiście po jednym oczku brzegowym. A cały ten wzór składa się tylko i wyłącznie z 2 rzędów. Proszę spojrzeć, jak bardzo ciekawy jest ten wzór. Więc tak, ja na druty narzuciłam sobie 21 oczek, czyli 6 razy 3, 18, plus jedno oczko dla symetrii, 19 i po jednym oczku brzegowym. I tak, aby zacząć, zrobimy sobie taki rządek bazowy, aby móc rozpocząć ten nasz wzorek, który jest naprawdę niesamowicie prosty. Więc tak, w rzędzie bazowym ściągamy sobie oczko brzegowe, następnie przerabiamy jedno oczko na prawo i 2 oczka na lewo. Jedno prawe, 2 lewe. Jedno prawe, 2 lewe. I tak do końca rzędu. Jedno prawe, 2 lewe. Prawe, 2 lewe i oczko dla symetrii, prawe w tym przypadku,
i oczko brzegowe. Obracamy sobie naszą robótkę. Przepraszam bardzo. Jesień. Więc tak. W pierwszym rzędzie ściągamy sobie oczko brzegowe. Następnie przerabiamy jedno oczko na lewo. I teraz mamy tak. Mamy dwa oczka prawe. Więc prawym drutem wyłapujemy te dwa oczka, przeciągamy włóczkę, nie ściągamy jednak z lewego drutu, ale wyłapujemy to pierwsze oczko z tych dwóch, przerabiamy jeszcze raz na prawo i wtedy ściągamy z drutu. I dalej. Jedno oczko lewe i ponownie. Dwa oczka prawe, nie ściągając z drutu, przerabiamy jeszcze to pierwsze z tych dwóch oczek. I wtedy ściągamy z drutu. Jedno lewe i ponownie. Dwa oczka prawe, nie ściągając, wyłapujemy to pierwsze, które przerabimy sobie na prawo. Oczko lewe i ponownie. Dwa prawe, nie ściągając z drutu, proszę spojrzeć, wyłapujemy to pierwsze i przerabiamy na prawo i dopiero wtedy ściągamy z drutu. Jedno lewe i ponownie dwa prawe, nie ściągając z drutu. Przerabiamy na prawo pierwsze oczko z tych dwóch. Oczko lewe i ponownie dwa oczka razem, nie ściągając z drutu. Przerabiamy to pierwsze z tych dwóch. Oczko lewe to dla symetrii i oczko brzegowe. To był nasz pierwszy rządek. Więc tak, w rzędzie drugim ściągamy sobie oczko brzegowe, następnie przerabiamy jedno oczko na prawo i teraz mamy dwa oczka lewe, proszę spojrzeć. Więc tak, to pierwsze oczko z tych dwóch przerabiamy sobie na lewo, a to drugie przekładamy nieprzerobione na prawy drut. I ponownie oczko prawe, oczko lewe przerabiamy na lewo, a to drugie przekładamy nieprzerobione na prawy drut. Oczko prawe i ponownie oczko lewe przerabiamy sobie na lewo, a to drugie przenosimy nieprzerobione. Oczko prawe i ponownie mamy dwa oczka, z których to pierwsze przerabiamy na lewo, a to drugie przenosimy nieprzerobione. I tak dalej. Pierwsze oczko przerabiamy, drugie przekładamy nieprzerobione. Oczko prawe. Pierwsze przerabiamy, drugie przenosimy nieprzerobione. Oczko prawe i oczko brzegowe. I tak powtarzamy sobie cały czas te dwa rządki. Ponownie tutaj dwa oczka razem. Nie ściągając z drutu, przerabiamy to pierwsze i tym właśnie sposobem, powtarzając sobie te dwa rządki, wyjdzie nam taki naprawdę śliczny wzorek. Proszę sobie porównać ten ściągacz po prawej stronie, który wydaje nam się, że to jest ściągacz 1:1, a ściągacz, a wzór ściągacza, który jest po lewej stronie, wygląda jak zupełnie zwykły wzór ściągaczowy 1:1. Z tą różnicą, że ten wzorek jest naprawdę niesamowicie puszysty, podwaja swoją objętość. Proszę spróbować, a naprawdę będziecie Państwo bardzo, ale to bardzo zadowoleni. Jest naprawdę super, super ten wzór. Nawet dla osób, które teraz uczą się robić na drutach. Więc tak, jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, proszę pisać. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Służą pomocą, oczywiście w miarę możliwości. Są niektóre tematy, które ja też próbuję się uczyć i rozgryzać. Także w miarę możliwości postaram się Państwu pomóc. Oczywiście dziękuję serdecznie za tak miłe słowa. Oczywiście zapraszam do mojego kanału. Proszę subskrybować, aby być na bieżąco z każdą nowinką, która się ukazuje.
No i oczywiście życzę powodzenia, robiąc ten wzorek. Naprawdę jestem pewna, że nie pożałujecie Państwo. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia.